Panie doktorze, Arabia Saudyjska i to, co dzieje się w tej chwili w tym trójkącie dotyczącym zarówno Arabii Saudyjskiej, Jemenu, jak i Iranu. Jakie są przyczyny tych wzajemnych ataków? Jakie są przyczyny przede wszystkim tej egzekucji masowej, która doprowadziła do nowej eskalacji? O samych przyczynach konfliktu musielibyśmy rozmawiać w godzinnym programie, niestety. Tego się nie da w krótkich słowach wytłumaczyć, ale jeśli mówimy o samej tej sekwencji zjawisk dotyczącej samej egzekucji. Musimy pamiętać, że niedawno został zabity w ataku armii syryjskiej bądź rosyjskiej, tego nie wiadomo, ale prawdopodobnie syryjskiej. Pan, który się nazywał Zahran Alush, był on przez Arabię Saudyjską typowany na przyszłego potencjalnego prezydenta Syrii. To był pan z takiej organizacji Rzeszat Islam, czyli Armia Islamu. Organizacji nie, różniącej się od Al-Kaidy tylko tym, że organizacja po prostu nie złożyła przysięgi podległości Ajmanowi al-Zawahiri, ale poza tym ideologicznie to była organizacja, która mówiła, że wymorduje wszystkich innowierców, szyitów, chrześcijan, druzów i wszystkich, których napotka na drodze, ale był to rzeczywiście przywódca charyzmatyczny. I pan Zahran Alush został zabity, czyli wszystkie te plany, zresztą wieloletnie, to mówiono wielokrotnie o tym, że Arabia Saudyjska, Jordania, być może nawet inne państwa Zatoki poprą jego potencjalną kandydaturę i on ma szansę zagregować te wszystkie ruchy dżihadystyczne wokół siebie, nawet być może część Al-Kaidy, czyli część Jabhat al-Nusry. I po jego zabójstwie ta egzekucja tych 47 osób, w tym jednak pokojowo nastawionego i nawet, można powiedzieć, trochę prochrześcijańskiego imama, czyli Nimra al-Nimra, tego szejka, który po prostu walczył o prawa mniejszości i notabene wzywał absolutnie do tej walki metodami pokojowymi. On został aresztowany i został stracony razem z 47 innymi, no, bardzo często bandytami, terrorystami. To jest jeszcze dodatkowe takie, no, upokorzenie tego konkretnego człowieka. Co więcej, jego bratanek jest osadzony w tej chwili, 17-latek, też za udział w arabskiej wiośnie, właśnie w demonstracji, i jest skazany na ukrzyżowanie, a następnie po zdjęciu z krzyża na ścięcie, czyli prawdopodobnie będziemy mieli jeszcze kolejną egzekucję. Saudyjczycy musieli to zrobić z absolutną i pełną premedytacją. Po pierwsze, jest to odwet na szyickim jednak, czy no nie sunnickim, na pewno rządzie syryjskim. Uznali po prostu Saudowie widocznie, że to się musiało odbyć za zgodą Hezbollahu, czy też Iranu. A druga sprawa jest taka, że chodzi o świadome sprowokowanie Iranu do wojny, bądź też do jakichś działań gwałtownych. Dlaczego? Ponieważ tym, co najbardziej zagraża w tej chwili Arabii Saudyjskiej i jej zresztą wpływom na Bliskim Wschodzie, to jest Iran. Tyle tylko, że Iran jeszcze rok temu był państwem izolowanym na arenie międzynarodowej. Nie można było do niego eksportować większości technologii, broni. Czyli był państwem autarkicznym, rozwijającym się samodzielnie. To zresztą widać po dronach, które sobie sami konstruowali. No, część tej elektroniki to jest elektronika sprzed 15 lat, część to jest elektronika współczesna. Więc to pokazuje, jak gdyby, że państwo jest jednak, pomimo tego, że bardzo silne i bardzo samodzielne w tej chwili, jednak trochę zacofane technologicznie. Otwarcie się Zachodu na współpracę z Iranem oznacza, że Iran nagle stanie się państwem właśnie, gdzie wszyscy chcą inwestować. Polskie firmy przecież też tam szukają w tej chwili możliwości do inwestycji. Niemcy otwierają własny bank w Teheranie, żeby niemieckie firmy tam mogły również funkcjonować na terenie Iranu. I nagle z tego pariasa Iran być może w ciągu roku, dwóch staje się równorzędnym partnerem, jeśli chodzi o armię, potęgę gospodarczą. Z drugiej strony mamy Arabię Saudyjską, która, no i oczywiście jest państwem szyickim, a Arabia Saudyjska jest państwem sunnickim. To niestety, jeżeli byśmy chcieli rozmawiać o przyczynach, to musimy się cofnąć do 680 roku i do bitwy pod Karbalą, ale w każdym razie, żeby się państwo zrozumieli, bo to nie są proste rzeczy. Ale gdyby tak sobie spróbować wyjaśnić, o co poszło między szyitami i sunnitami, abstrahując od kwestii religijnych, to mamy również do czynienia z głębokim konfliktem historyczno-politycznym. Po prostu sunnici zabili wnuka Mahometa. To jest tak, jakbyśmy, wyobraźmy sobie, że Jezus Chrystus miałby córkę, córka miałaby męża i później jeszcze na dodatek z tego małżeństwa urodziłby się wnuk.
I teraz jakby się zachowali chrześcijanie, a z drugiej strony mielibyśmy taką sytuację, w której z jednej strony mamy załóżmy córkę Jezusa Chrystusa i jej męża, a z drugiej strony świętego Piotra i walkę o przywództwo w wspólnocie. Opowiadam to przekładając na nasze, bo niestety te imiona nic nie powiedzą nam, ale w każdym razie to jest tego typu konflikt i on się wtedy zaczął. Panie doktorze, wracając na koniec do czasów współczesnych, wspomniał pan o bombardowaniu rosyjskim, które było genezą tego rozszerzającego się w tej chwili konfliktu. Za chwilę będziemy rozmawiać o Rosji w kontekście tego, co w tej chwili dzieje się politycznie w Rosji. Na ile Rosja świadomie dokonała, jeśli to faktycznie Rosja, tego nalotu, tej likwidacji, tego zabójstwa. Znaczy, to jest absolutnie świadoma decyzja, dlatego, ponieważ Zahran Alusz to była osoba, która była w stanie wszystkie te ruchy dżihadu, Al-Kaidy, czyli te sunnickie, salafistyczne organizacje, była w stanie zjednoczyć wszystkich przeciwników Asada, tak to. Ale również wszystkich przeciwników państwa islamskiego, ale to jest trochę bardziej skomplikowane. Znaczy, ja bym chciał, żebyśmy pamiętali o jednej rzeczy. My możemy prezydenta Asada niespecjalnie lubić, to jest dyktator, państwo jest średnio demokratyczne, delikatnie to nazwijmy. Z drugiej strony chrześcijanie, druzowie, alawici, izmailici żyją tylko i wyłącznie dzięki temu, że mogą uciekać do Asada. Znaczy, na terytoriach zajętych przez takie grupy jak Zahrana Alusza nie mają absolutnie prawa do życia. Znaczy szyita, izmailita, zajdyta, który znajduje się na takim terytorium, czy alawita, bo akurat alawici w tej chwili rządzą w Syrii, który znajdzie się na terytorium rządzonym czy przez Al-Kaidę, czy przez tego Alusza, czy przez państwo islamskie, jest po prostu mordowany jako apostata. O ile chrześcijanin jeszcze ma jakiekolwiek szanse, o tyle każdy spośród innych nie. A w związku z tym ten konflikt polityczny w Syrii jest również konfliktem religijnym. To znaczy zabijanie liderów tych organizacji najbardziej skrajnych dżihadystycznych jest, jak udowodnili Amerykanie, jednak bardzo dobrą taktyką. Oni tak na przykład rozbroili Al-Kaidę w Jemenie, po prostu zabijając kolejnych liderów. Jak się tylko lider pojawiał, to 3 dni później przylatywał dron i był już kolejny lider. Panie doktorze, sytuacja się rozwija i obserwować ją będziemy cały czas. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Pan doktor Wojciech Szewko, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Narodowe Centrum Studiów Strategicznych od niedawna. Dziękuję bardzo, panie doktorze.